Na tym miejscu, aby wam mówić o żywym Bogu, którego realnie spotkaliśmy w naszym życiu. Ja nazywam się Hebrajsko-Polski i dzisiaj chcę, żebyście usłyszeli te słowa prawdy o tym, że Chrystus jest naprawdę żywy, że to nie jest jakaś mała Bożia, że to nie jest jakaś mała religia. Chcę ci powiedzieć dzisiaj o tym, że 8,5 roku temu spotkałem realnie Jezusa w moim życiu. Wiecie, ja byłem człowiekiem uzależniony, byłem człowiekiem, który nienawidził swojego życia. Ja myślałem, że chodzenie pobożne do kościoła, robienie religijnych obowiązków uratuje moje życie. Ja tak myślałem. Myślałem, że Bóg jest gdzieś daleki, gdzieś odległy. Ale wiecie, ja 8 lat temu tutaj w centrum na Patelni usłyszałem Ewangelię o tym, że Chrystus umarł za moje grzechy, o tym, że ja mogę być wyswobodzony, o tym, że ja nie muszę cały czas tkwić w moich grzechach, w moich patologiach, w mojej depresji. Uwierzyłem w to i zawołałem do Niego i powiedziałem: Jezu, przyjdź do mojego życia, bo nie daję sobie rady. I tam 8 lat temu w moim pokoju spotkałem się z żywym Bogiem, spotkałem się z Chrystusem, który uratował moje życie. I dzisiaj głosimy Wam to, że Wy też możecie Go poznać, że też możecie poznać Jezusa Chrystusa osobiście. Ale nie możesz poznać Jezusa osobiście, jeżeli Ty chcesz przyjść do Boga przez jakieś obrazki, figurki. Jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus. I Słowo Boże nam mówi, że musisz narodzić się na nowo z Bożego Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego. Potrzebujesz nowego narodzenia. Potrzebujesz osobistego spotkania Rafał. Z Jezusem Chrystusem. Rafał. Tutaj na ziemi. Dziś jest dzień łaski. Dziś jest dzień zbawienia. To jest ten dzień. Rafał. Przyjdź dzisiaj do Niego i powiedz: Jezu, chcę Cię doświadczyć. Chcę Cię powiedzieć, chcę spotkać Ciebie realnie w moim życiu, realnie. A więc dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj możesz zawołać, dzisiaj możesz doświadczyć żywego Boga w swoim życiu. Nie musisz go zaczyć, nie musisz mówić, że wszystko jest fajnie i dobrze. Przyznaj się przed samym sobą, uznaj, uwierz te słowa, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, że On żyje, że to nie jest jakaś pusta religia, że to nie są przykazania, że to nie jest zasługiwanie. Zbawienie jest za darmo. Zbawienie jest zupełnie za darmo. Możesz dziś otrzymać to zbawienie przez swoją wiarę, przez wiarę. Słowo Boże nam mówi, że nie z uczynków jest zbawienie, nie z uczynków, ale z łaski przez wiarę. A więc uwierz dzisiaj, uwierz w to, co Jezus dokonał na krzyżu Golgoty. Uwierz te proste słowa Ewangelii, a będziesz żyć, a będziesz zdrowy. Jeżeli chcesz, żebyśmy się dzisiaj o Ciebie pomodlili, jeżeli masz jakąkolwiek chorobę w swoim ciele, to wiedz o tym, że każda choroba została przybita do krzyża Golgoty, a jego ranami jesteśmy uzdrowieni. I dzisiaj możesz być wyswobodzony, możesz być wolnym człowiekiem. A więc dzisiaj przyjdź tutaj do nas, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jeżeli potrzebujesz uwolnienia od opresji demonicznych, jeżeli masz problemy z depresją, to przyjdź tutaj do nas, położymy swoje święte ręce i zostaniesz uzdrowiony, zostaniesz wyswobodzony. Jeżeli chcesz, to przyjdź, weź swój cud do swojego życia. My nazywamy się Kościół Mocy i w każdą niedzielę o godzinie 10 na Dzierżyniewskiej 11 spotykamy się, aby uwielbiać Boga, aby uzdrowiać chorych.